Zaśpiewał Tadek Polkowski, który jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W studio dr Jarosław Szarek, przy telefonie Tadek Polkowski, który jak obchodzi dzisiaj Święto Żołnierzy Wyklętych? Jestem w trasie na koncert właśnie, w drodze. Jaki koncert, znaczy co będzie pan śpiewał, domyślamy się, ale gdzie będzie ten koncert i kto będzie miał ten zaszczyt, żeby w takim dniu takiego koncertu posłuchać? No, czy to zaszczyt, to bym się tutaj nie do końca może zgodził, ale będziemy grali w Lesku najpierw, w Bieszczadach, a później w Rzeszowie. W obu przypadkach są to koncerty ciekawsze niż tylko zwykły hip-hop, dlatego że towarzyszyć mi będzie jeszcze kwintet fortepianowy, czyli dwa razy skrzypce, altówka, wiolonczela i fortepian. A tematem oczywiście będą żołnierze wyklęci, których symbolika, których heroizm nadal do pana przemawia. No to już od kilku lat ten temat jest przeze mnie przerabiany, natomiast dyskusja wokół żołnierzy wyklętych i zarówno upamiętnianie ich, zarówno ich oddziaływanie na społeczeństwo, jak i właśnie dyskusja o zasadności obchodzenia tego typu święta trwa nadal, także jest to temat dalej aktualny i żywy. Ale ty przekuwałeś drogę dla żołnierzy wyklętych, dla etosu żołnierzy wyklętych ludziom młodym. To właściwie w pewnym stopniu dzięki pana piosenką, to Inka przemówiła, Pilecki przemówił. No jakoś może troszkę w tym pomogłem, bo to tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę na historię, o której mówimy, że to ona jest ciekawa i pasjonująca, sensacyjna w wielu swoich punktach. To nie tylko opowiadanie o tym samo ma znaczenie i na siłę podejmowanie prób zainteresowania Polaków akurat właśnie tymi postaciami, tylko właśnie dokonania tych postaci. Właśnie to, jak historia tamtych lat wyglądała, że nie jest to mdła, nieciekawa, nudna, haniebna historia, tylko ciekawa po pierwsze, a po drugie wywołująca raczej poczucie dumy. Zawsze warto powtarzać, że bilansując historię tamtych lat, czyli okresu II wojny światowej przede wszystkim i działalności podziemia po II wojnie światowej, mamy do czynienia z bilansem, w którym karty chwały przewracają szale, na której z jednej strony leżą one, a z drugiej strony jakieś zapisane przez agenturę Gestapo, NKWD, szmancowników karty hańby. Także również w związku z dyskusją, która toczy się wokół tematu polskiego Holokaustu i różnych tego typu zarzutów, warto tamten czas przypominać. I to robimy nie tylko dzisiaj. Doktor Jarosław Szarek, prezes IPN-u, pamięta pewne zdarzenie, które było z udziałem Tadka Polkowskiego. Tak, to było wiele lat temu. Być może pan Tadeusz też pamięta. Występował z koncertem w jednym z techników w Nowej Hucie. Kilkaset młodych ludzi i członek zespołu opowiada taką historię, że przed laty uczył się w tej szkole, ale to była kolejna jego szkoła. Wspominał lata 90. początku, bo jego życie było w tym czasie burzliwe. Bo to powiedział wobec tej rzeszy kilkuset uczniów, no te lata 90. nie miał żadnych ideałów, bo to otoczenie, rzeczywistość, prawda, pamiętamy, luz i tak dalej, wtedy takie hasła szermowano.
No i on jakoś zagubił się, prawda? Jednym z efektów były te częste zmiany szkół. Najdelikatniej mówiąc, zagubił się. Ale teraz śpiewa, znaczy o tym pokoleniu niezłomnych żołnierzy wyklętych, o ich ideałach. I do tej młodzieży powiedział, że wy jesteście szczęśliwi, bo wy możecie mieć takie ideały jak Inka, której troską było zachować się jak trzeba, jak pan pułkownik Ciepliński, jak rotmistrz Pilecki i długa, długa lista takich osób. To zapamiętałem, to było, nie wiem, może 7 lat, 8 lat temu. Nowa Huta. Nowa Huta. Koncert, który zapamiętał dr Jarosław Szarek. Mam nadzieję, że dzisiejsze koncerty Tadka Polkowskiego też ktoś zapamięta. Ja zapamiętałem z kolei słowo wstępne pana doktora na początku tego koncertu, które wywołało duże poruszenie. Zresztą byli tam również ludzie z ambasady węgierskiej wtedy i o tematykę przyjaźni polsko-węgierskiej wtedy to przemówienie również zahaczało. Także proszę się nie obawiać, nie tylko warstwa muzyczna została zapamiętana z tamtego wydarzenia. Ale właśnie warstwa muzyczna, bo pan Tadeusz jest człowiekiem niezwykle skromny, ale trzeba powiedzieć właśnie, jak to oddziałuje na młodzież. I takie osoby często, oczywiście tutaj jak Tadek Polkowski, ale jak Andrzej Kołakowski, jak Paweł Piekarczyk, Leszek Czajkowski, no jaką dużą rolę odegrały, prawda, w tym, że do młodzieży dotarło to przesłanie, te wartości szczególnie, które niosło tamto pokolenie. Ja muszę się pochwalić, że właściwie jeszcze drugi tor działalności to zainteresowanie starszych ludzi hip-hopem. To też jest istotna misja, bo muzyka jest podobno brak zgodności, jeśli chodzi o różnice w gustach, jeśli chodzi o muzykę, to pierwszy konflikt. Pierwsza oznaka konfliktu pokoleń, natomiast rzeczywiście te mieszane, jeśli chodzi o style i tematykę, koncerty wywołane, można powiedzieć, poprzez losy żołnierzy niezłomnych, to sytuacje, w których na jednym koncercie spotykają się 6-latkowie i 96-latkowie, a pomiędzy nimi osoby w najróżniejszym wieku. No, myślę, że wcześniej nie było sytuacji takich, że 12-letni syn namawiał swojego ojca, żeby poszedł na koncert hip-hopowy, ani raczej również nie było takich sytuacji, żeby 45-letni ojciec zachęcał syna, żeby ten z nim poszedł na koncert hip-hopowy. A tutaj takie sytuacje się zdarzają, więc tamta historia również na poziomie społecznym wywołuje jakieś pozytywne reakcje. Organizując różne tego typu imprezy, okazywało się po rozmowach na przykład z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, że zupełnie inne rozmowy przeprowadzają na przykład w drugiej edycji hip-hopowego festiwalu właśnie kręcącego się wokół polskiej historii, gdy młodzi ludzie w międzyczasie właśnie na przykład po pierwszym takim koncercie, po rozmowie z rodzicami i dziadkami dowiedzieli się, że dziadek był bohaterem, albo jest dalej, bo jeszcze żyje. Gdzie do tej pory był tylko i wyłącznie starszym człowiekiem, z którym trudno się porozumieć i trudno o czymś znaleźć jakiś wspólny temat do rozmowy. Także takim hasłem, które widziałem ostatnio, które pasuje do tego procesu, który widzimy w związku właśnie z popularyzacją polskiej historii, to takie hasełko z grafiki, którą kiedyś widziałem, gdzie pod sylwetkami polskich partyzantów było takie zdanie, że chcieli nas zagrzebać w ziemi, a nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. Wydaje mi się, że to takie zdanie, które dobrze oddaje rolę, jaką pełnią bohaterowie tamtych lat, nie tylko właśnie w kontekście ludzi, którzy interesują się historią czy popularyzacją samej historii, ale również na wielu innych płaszczyznach. Powiedział Tadek Polkowski. Dobrego dnia panu życzymy. Nawzajem. Do widzenia. Do widzenia.